Okej, okej. Very nice. Wygląda na to, że robi dzisiaj placki, racuchy, takie pancake. Nawet. Dobra. Moja kawka. A tutaj madam. Hi madam. Say something. How are you today? A co robi boss? Idziemy zobaczyć, co robi boss. Hi boss. No boss to padnięty. Boss jest padnięty, więc nie przeszkadzamy. Ale wstawaj synek, bo śniadanko jest. Będziemy jeść. Głodny jesteś? Głodny jesteś, Daniel? A wieczorem nocny taki snack, taka nocna przekąska to była pizza. Już nic nie zostało z niej. Wala ra bay shish kebab sir, doner kebab lang ang available. No. Telefon jej dzwoni, to gada po tym. Isaka beef shawarma. No, żonka się fajnie spisuje. Śniadanko zrobiła, no, takie niespodzianka. Ale zobaczcie, jesteśmy w domu, a już telefony dzwonią i pracujemy tak, jakbyśmy byli w biurze. Dobra, trzeba jechać kupić majonez. Majonez na do sosów i ten. I zobaczymy. Pojedziemy jeszcze gdzieś. Mam jakiś plan, żeby wam coś nagrać. No to oglądajcie. No, moja żonka tutaj, o. Say hi, hello. Hi. Good morning. Good morning. How is your earthquake today? Oh yeah, it's so scary. Okay, the earthquake is normal. To mówię o trzęsieniu ziemi. Bo mieliśmy dwa dzisiaj, tak już mówiłem. Dobra. No i okej, majonez kupiony. Zabierzemy was teraz na jakieś filipińskie jedzenie. No to chodźcie. Tu jest taka karanderia, zobaczcie sobie. Okej. Coś tam moja dziewucha wybierze. Dobra, zobaczymy, jakie jest jedzenie w środku. Okej, zobaczcie. O, to lubimy. To akurat lubimy. Jest. Lanka, I like lanka. I want this. That's not balbacoa, that is lanka. O, to jest lumpia. To tak naprawdę wszystko lubię, tylko że co? Wszystko jest zimne. Jestem tego 100% pewien. My favorite is that? Chapsui. Chapsui. A pancit I don't like, but in Filipinos, Filipino like. O, ambalaya, very healthy. Remember me? Hello. We're vlogging in your shop. Yeah, we will put in my YouTube channel your store also. It's okay? Yeah. Okay. Hi. Don't be shy. Okay, the place is nice, big, spacey, and they have parking, so it's very nice. No to i przystępujemy sobie do jedzonka. Zamówiliśmy troszkę dań. Jakieś tam warzywka, taka fasola podłużna, nie wiem jak to się nazywa. Tego w Polsce nie widziałem. Mamy zupę z wołowiny, chyba z flaków, ale takich twardych, takich trochę. Co tam mamy jeszcze?
pancit canton, taki makaron filipiński. No, zamówiliśmy też Bicol Express, czyli wieprzowinka. O, zobaczcie, zobaczcie. Chili. Kurczę, ale ostre. Ale żebym się zagryzł tym. No, jedzonko smaczne. Polecamy. To jest w centrum miasta, przy ulicy Montilla Boulevard. I nie pierwszy raz tu jesteśmy. Bardzo mili właściciele. W ogóle z tego, co słyszałem, to chyba mąż to jest Niemiec. Ale jedzenie tutaj jest tylko filipińskie. Wszyscy jedzą po jedzonku, już praktycznie jeszcze chwilkę można posiedzieć. No. Yes, your friend, because he is. A to nasza gwiazda, oczywiście. I don't like bad children. I'll be teaching you. Smakuje jedzonko, tak. Ona uwielbia takie filipińskie. Zobaczcie, kochani. LTO is very hard working today. Wow, łapią, dlatego musiałem przestawić samochód. O, widzicie? Musiałem postawić samochód tam. No niestety. Szkoda 300 zł czy 500 zł. Jeszcze tylko do galerii handlowej na chwilę przyjechaliśmy. Wiecie co? Bo chcę zareklamować, no może nie zareklamować, zapytać się, co się dzieje z telefonem. Mój telefon się strasznie nagrzewa. To jest Samsung 23 FE. No i zobaczymy, co nam powiedzą. Moim zdaniem to nie jest normalne, że telefon się nagrzewa tak, że aż parzy w rękę. A co będzie, jak wybuchnie? Przechodzimy przez taką strefę jakby zagrodzoną, nie wiem czemu. Zobaczcie, nie wiem, przeszliśmy tędy, więc może jakieś roboty u góry, ale nic nie widzę. Nie ma. Dobra, idziemy tam do tego sklepu. No, to jest galeria handlowa, to się nazywa Robinson Mall w Butuanie. Butuan City, Robinson Mall. Jak będziecie kiedyś u nas tutaj w mieście, no to taki warte odwiedzenia miejsce, bo galeria jest dosyć duża. Jeden z większych Robinson Mall na wyspie. One są tylko robione w dużych miastach. Ale dobra, słuchajcie, teraz historia jest taka. Nagrzewa mi się telefon, mówiłem wam. Mam Samsunga 23 FE. No i tak mi się nagrzewa, że aż mi normalnie w rękę parzy. Czasem jest w torbie, w ogóle nie używam. I kurczę, sięgam po niego, a on gorący. No więc powiedzieli mi, odwiedziliśmy ten sklep, gdzie go kupowałem. Powiedzieli mi, że muszę po prostu zaznaczyć wszystkie aplikacje, które są niewyłączone i je wyłączyć. Najlepiej zmniejszyć też intensywność tego ekranu, żeby nie tak jasno świecił. No ale przecież to co? Telefon, ja lubię, żeby mi jasno świecił. Zresztą on się sam nastawia. Jak jest ciemno, to mocniej to ciemniej świeci, a jak na słońcu, to mocniej. No i co? Lampy mam nie używać błyskowej? Przecież nagrywam. No to on po to chyba jest. Nie wiem. Na razie spróbuję, że będę te wszystkie aplikacje po prostu wyłączał i będę działał na jednej, chociaż to tak nie powinno być. No ale dobra, nic nie załatwiłem, to sam wyczytałem z internetu tak naprawdę. Jak macie jakieś doświadczenia z Samsungiem Samsung Galaxy 23 FE, napiszcie w komentarzu. Nie wiem, czy oni mieli rację, czy po prostu... No nie wiem, jest jakiś inny powód, jakaś może wada fabryczna. A nagrzewa się bardzo.
No ale dobra, nie ma się co stresować telefonem. My tutaj jesteśmy w galerii. Proszę, nawet jest kącik sztuki. Postanowiliśmy, że kupimy dla Daniela jakieś rzeczy do szkoły. Idzie do szkoły. Chodź, Daniel. Chyba tutaj, chyba. No, to niech teraz moja żonka do dzieła. Niech mu tam coś pan wyszuka do tej szkoły. Chyba jakieś długopisy, jakieś zeszyty, farby, może plastelinę. Wiem, że trzeba kupić ołówki, no, klej, no, jakieś takie kartki A4, teczkę. I chyba ten, no, torbę do szkoły, taką tornister. A po głowie mi chodzi, wiecie co, żebyśmy sobie pojechali tutaj nad rzekę. Jest taka fajna rzeka, duża rzeka w Butuanie. Chcę, żebyśmy tam sobie pojechali za chwilę razem. Po drodze kupię jakieś te owoce. Zobaczcie sobie z przodu. Patrzcie, jakie fajne owoce. I teraz tak. No to jest tak. Rambutan, mangustyn. What is that name? Mangustyn. And how much? 160. No to będzie $3. Rambutan, masarap. To jest takie jakby, no miękkie te kolce są takie fajne. I w środku jest miąższ z dużą pestką, trochę takie takie trochę drewniane. Smak drewniany. No to znacie. To jest mango. A ja kupuję na ogół. A zobaczcie, dragon fruit. Okay. I will buy 2 dragon fruits. 6 jabłek kupiłem. Proszę, jakie duże jabłka. Zobaczcie. Jabłko to jest ogromne. Duże jabłko. Takie jabłko kosztuje 40 pesos, czyli no dużo, jakieś 3 złote. No i można jeszcze kupić awokado. Można kupić melony. Możemy na grapefruit chyba. I to. Wow, durian. No niestety one są takie śmierdzące w środku, ale ja już się przyzwyczaiłem. I teraz dla mnie to śmierdzące to jest naprawdę zapach. Słodkawy, taki fajny zapach. Ono tak naprawdę w środku jest, jakby to powiedzieć, to jak kupa, jak gówno takie, no. Takie miękkie. Sorry, ale tak jest. Śmierdzi tak sobie. Niektórzy przez ten zapach potrafią wymiotować, ale się nauczyłem. Te owoce pochodzą z południa wyspu. And then, beautiful tendera. Single. Okay, guys, single. Comments. Dobra. A jeszcze ananaski pokażemy, proszę. Daniel, co to jest? Is that hedgehog? To jest jesz? It's a dragon. Is that Shangshang you have? Yes. Pokaż mi, show me. How to eat that? You need to eat that skin? No. What color is inside? Yeah, maybe white, maybe pink. We don't know yet. Daddy, because there was dragon food. No, a my już zajechaliśmy nad rzekę. Rzeka się nazywa Agusan River. I to jest największa rzeka na tej całej wyspie Mindanao. Proszę. Nasza gwiazda. Dawno jej nie było na filmie. Też. Młody TikToker, hey guys. Tak jest. Ona to taka dama. Ale jeszcze nie bardzo wie, jak się ubierać. Nie, no taka jest jeszcze trochę dziecinna. Ale 12 roczek. Tu na Filipinach to się dojrzewa szybciej. A moja żonka. How do you like the place? Nice? Oh, very nice. It's our first time here after 8 years in Butuan. It's first time to come here. First time to come here just for relax? Yes. No, a Daniel to jego ulubione zajęcie. Wow, you're throwing stones. Hey.
hi. Nie robimy za często takich wypadów nad rzekę. Chociaż nad rzeką mieszkamy. Ja. Co Daniel mówisz? Daniel, you look. This is dog from Europe. Nice. Proszę bardzo, jaki ładny dog. Super. It's German. Yeah, German. I like that kind of dog. Yeah. Okay. Thank you. Bulldog. Guys, zobaczcie coś ciekawego. No taka straszna łódka zniszczona, nie wiem jak, ale zobaczcie silniki, to kurczę ty, ogromne. I tonówki. Anaconda? That is in Amazon River. Where? The boat for Anaconda? Let's see there. That's the one? Yeah, that's the catch anacondas. Yeah. You see that over there? That boat? Yeah. That's Anaconda boat. Widzę, że się dzieciaki cieszą, że z nami są dzisiaj. Let's try throw it in the river. Oh, he fly. No, żebyście nie zapomnieli, kochani, że jesteście na Filipinach. No to powiem wam, że fajnie tak się przejść na świeżym powietrzu. Duże sobie stick. O, patrzcie, taka długa. Teraz mnie widzicie, o, stąd. Ale mnie nie słyszycie. Zobaczcie jeszcze raz, bo nagrywałem się, nie nagrało. Poziom to jest pod mostem. Na jednym z filarów jest o metryka taka. No i o, żółty poziom bezpieczny, ale możliwa powódź. Przygotowania do ewakuacji na pomarańczowo. I czerwony, jak się zaczyna, to uciekamy. O, napisane uciekać. Forced evacuation. Także, no ale widać, że rzeka... Czyli co? Od razu wiecie, że nie za bardzo pada teraz. Pada przez godzinę, pół i to wszystko. A potem jest gorąco. Tutaj jest tak wysoki poziom, tutaj na dół są ze 2,5 metra. Tutaj tędy. A jeszcze woda potrafi się wylewać przez to, o góry. No i zalewa miasto czasami. A pomału będziemy wracać, trzeba jechać do restauracji. Sobota. Trzeba pomóc pracownikom. Ona mówi, że init, czyli gorąco, a ja nie sądzę, wiaterek jest chłodny. Moja skóra się tak nie poci. Zresztą mam owłosienie na rękach, o.
i to tak jakby robić, chyba te włosy robią cień na moją skórę, więc nie obrywam. Nie zawsze mi tak gorąco, jej gorąco, a mi jeszcze nie. Hi guys, say hi, welcome to my blog. They are so very shy, the Filipina girl is really beautiful, guys. Co się stało, synek? What happened? You sucked your feet? Broken bones. You broken bones? So you mean your leg, your noga is broken, yeah? No, no to właśnie w taki sposób dzieci wymuszają, żeby je wziąć na rączki. No, no i pewnie mu się, że tak powiem, i pewnie wygra. Ale patrzcie, jak ładnie słoneczko zachodzi. Pomału, pomału w stronę realizmu, czyli do roboty, do kuchni trzeba wracać pomalutku. No i wymusił. Mamusia już na rączki wzięła. Dziecko na szczęście, nóżki wyleczone. Słoneczko ładnie zachodzi. A ludzi się schodzi coraz więcej o tej porze. Potem pewnie jakaś ekipa z gitarami. Z tego co słyszałem, to tutaj wieczorami jest pełno ludzi. No a jak widać na załączonym obrazku, prace remontowe tutaj jeszcze się nie skończyły. Koparki stoją, piach rozkopany. Będą, nie wiem, tą rzekę regulować. Podejrzewam jeszcze aż do morza. A do morza stąd, no myślę, że z 5 km, może 4. Dobra, zbieramy się i jedziemy do restauracji. Trzeba popomagać trochę. Do widzenia, rzeczka. Ale kochani, jeszcze z nami zostańcie przez chwilkę. Mówiłem o straży pożarnej, a o. No to zobaczcie. Samochody mają porządne. No, a w restauracji jakiś tam utarg już zrobili mi. Pomęczeni. Niech sobie zjedzą troszeczkę. Teraz mają taką chwilkę na odsapkę. To niech zjedzą. A to jedzenie też im kupiliśmy w tej filipińskiej restauracji przydrożnej. To niech spróbują sobie też. No, a dla mnie wiadomo co. Kawa numer 3. Chyba dzisiaj trzecia kawa. O, jeszcze rzut z naszego kąta na zachód słońca. Gdzieś tam, podejrzewam, zachodzi słońce. Kochani, dzień się kończy. My znów zostajemy do 11. No i będziemy walczyć. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Dziękuję za subskrypcję, bo przybyło. Dziękuję za komentowanie i dziękuję za oglądanie przede wszystkim. Bardzo się cieszymy. No aż mi przyjemnie po prostu. Cieszę się bardzo. No kochani, zapraszam was na kolejny odcinek. Może jutro coś nagram. Jest niedziela. Wciąż dwóch pracowników nie przychodzi nam do pracy. No nie wiem, no dlatego musimy pracować. Nie możemy wyjechać gdzieś dalej. A mam fajny plan. Oglądajcie. Dzięki za support, za wspomaganie nas i no, że jesteście po prostu na tym kanale. Pozdrawiam wszystkich gorąco. No i jeszcze o najważniejszym zapomniałem wam powiedzieć, czyli to, co się dzisiaj wydarzyło rano, 6:20, pobudka, łóżko się trzęsie. No ja to jestem przewrażliwiony, wiecie co? Normalnie, trzęsienie ziemi. Zresztą
No takie niespodziewane trochę, bo jak się trzęsie ziemia, gdy śpimy, to trochę tak jest nerwowo. Co innego jak się jedzie samochodem, albo jak się jest na mieście. Można stanąć w jakimś miejscu, gdzie się nic nie zawali na głowę, a w domu dzieciaki śpią, żona śpi, no ja wstałem. Wstałem na nogi, zaraz poleciałem do dużego pokoju, żeby sprawdzić, jak się wszystko trzęsie. Na ogół to patrzę na galon z wodą, jak tam woda się kołysze w nim, no i na lampę. A jak już trzeszczy kredens, tak jak dzisiaj, no to znaczy, że już trochę mocno. Na szczęście mamy dom, który wynajmujemy. On ma tylko jedną kondygnację, te filary są solidne, nic się tam nie sypało. No i potem dodatkowo to było o 6.20, kolejne trzęsienie ziemi o 12.30 z hakiem i kolejne o 15.00, takie nie wiem, nie to aftershock, jakieś takie wstrząsy wtórne, ale to o 12.30, no to też było, no kołysało, natomiast no to poranna pobudka taka, no oni spali, oni się nie pobudzili. I też przeszło po minutce, no to już tam ich nie budziłem. Chciałem nagrać, ale zanim otworzyłem kamerę, to już przeszło. Następnym razem, jak będzie trzęsienie ziemi, to nagram. Jak będzie trwało dłużej. A czasami są takie, że aż światło zrywa linie telefoniczne, elektryczne, nie ma elektryki. Ciemne miasto, w nocy się zdarzyło, to było w grudniu, takie mocne trzęsienie ziemi, że tu nam się powaliły, poprzewracały się rzeczy w restauracji, no i u sąsiada też, a już miał zamknięte, bo to była chyba 12, czy tam przed, oni mieli zamknięte wtedy i słyszeliśmy, jak się butle przewracają z gazem, nawet zaczęły tam syczeć, mają tam butle z tlenem takie podłużne, zaopatrują szpital w tlen. To syczało, no to zadzwoniliśmy po straż pożarną. Generalnie nikt nie znasz dnia ani godziny. No a są tutaj takie, jest taka firma, która rządowa, placówka, która ostrzega o tym. No i takie powiadomienie przychodzi o trzęsieniu ziemi. Po wszystkim. Za późno, czyli to jest akurat, no, do niczego. Natomiast spisują się dobrze, jeżeli chodzi o powodzie, o jakieś tam obsunięcia ziemi, to się nazywa landslide. Było też kilka miesięcy temu duże landslide, tam dużo ludzi zginęło w drodze, dokładnie na tej trasie, gdzie jeździmy do Davao City. No to tam chyba z 70 osób zaginionych, możecie sobie sprawdzić w internecie. No i zobaczcie też dzisiaj sobie na goglach, dzisiaj, czyli trzeci chyba dzisiaj jest, tak? No. Trzęsienie ziemi, Filipiny, to zobaczycie, jak to było, ale to z epicentrum jakieś 150 km od nas, daleko, nie to daleko, nie to blisko, na szczęście nie było takie mocne, chyba 6,5 w skali Richtera, to nie taka tragedia. Ja przeżyłem już 7,2, kiedyś byłem w Cebu, 2013 roku chyba, albo jakoś tak. Jechałem po wizę wtedy do... A nie, jechałem... No, byłem... Pojechałem do Cebu. No, to tam jak się zaczęło wszystko trzęść i walić, sypać, no to też ludzie zginęli. Wyspa Bohol, na której chłopaki są, no to pękła na pół. Jest tam taki rów. To też możecie sobie sprawdzić. Trzęsienie ziemi, ono miało wtedy chyba 7,2 albo 7,3. Też zobaczcie sobie w goglach. No i wtedy właśnie pechowo właśnie promem dopłynęliśmy do Cebu, do miasta, że było rano, nie mogłem się zakwaterować, bo to było około 6 rano, to siedziałem, usiadłem w McDonaldzie, tak trzęsło, że człowiek nie mógł po prostu kierunku znaleźć, bo się trzęsło we wszystkich kierunkach, no ale to skakało po prostu. Dzisiaj to taka bajka. Ale mówię o tym, dzielę się, że na Filipinach tak jest, no te rzeczy się zdarzają. Układ tektoniczny tutaj tych płyt pod Filipinami, no jest bardzo młody, on się po prostu kształtuje ciągle, nawet góry się obsuwają, no masa wulkanów tutaj też jest i to czynnych, no ale jest ciekawie, prawda?
Dobra, podzieliłem się z tym. Oto. Ale nie straszę, zapraszam na Filipiny, to się zdarza rzadko. Słucham ciebie, synek. You want pupu? Okej. Okay. He want pupu. Słuchajcie, no to pozdrawiam was. Pozdrawiam was i subskrybujcie kanał. Dajcie lajki w górę i oglądajcie nas. Trzymajcie się. Do usłyszenia.